Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, witam was w kolejnym odcinku z gry Heroes Chronicles Podbój Podziemi. Moi drodzy, nagrywam to do przodu, bo też w niedzielę najprawdopodobniej będę później dopiero w domu, więc wolę nagrać ten jeden chociaż odcinek, że mam internet, który nie jest najszybszy na świecie, więc muszę się wyrobić, jeżeli chodzi o wysyłanie. Są o tej samej godzinie zapisy. Aha, okej, dobra, to nam wystarczy. Stare rany. Tarn musi znać amulet magiczny wizji. Wszyscy bohaterowie będą ograniczeni do 28 poziomu. Tarnu dwa najlepsi przejdą do... Halo? Przejdą do następnego scenariusza. Zachowując wszystkie umiejętności, zaklęcia, bla, 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 bla. Cytadela Ratusz. Wolę Ratusz, kurde, jasne. Jedynie kilku z tych, którzy spotkali nieśmiertelnego bohatera, znało jego prawdziwe nazwisko. Mój przodek jako pierwszy poznał jego tajemnicę. Choć trudno było Tarnumowi skupić się na celu, gdy ktoś grzebał w jego mrocznej przeszłości, kontynuował poszukiwanie amuletu magicznej wizji. Dziwny układ zdanie. Gdy ktoś grzebał w jego mrocznej przeszłości, kontynuował poszukiwanie amuletu... Nie wiem. Bardzo dziwne. Mam teraz trzech przeciwników. Wszyscy są przekupieni przez Jorma. Będą próbowali przeszkodzić mi w znalezieniu amuletu magicznej wizji. Bez tego artefaktu nie będę miał karty przetargowej, której potrzebuję, by zdobyć pomoc księcia Dezliska. Mam tylko nadzieję, że ten stary demon pragnie odzyskać wzrok wystarczająco mocno, by zrazić jednego ze swoich. No, wiele krócej zresztą... O Jezu, Elka. No to się naganiamy na tej mapie, bez stone portali i bez wszystkiego. Aha, mamy ratusz bez... Myślałem, że dostaniemy ratusz z budynkami, ale widocznie nie. Okej, dobra. Będziemy kombinowali Tarną. Podbijmy chatę. W sumie ratusz na początek to jest bardzo dobry start. Idealnie. Tak, zajedź. Zwierzęta wróciły ze wspaniałymi nowinami. Sandały Świętego, kolejny element anielskiego przymierza, znajduje się na południowy wschód stąd, a pilnują ich tylko magogi. Okej. Brzmi jak plan. Weź jak spa sobie na przykład. Dzisiaj wyjątkowo. Mam tutaj hajsy. Teraz Caitlyn. Daj wojsko. Zróbmy coś takiego. Caitlyn będzie mogła czyścić, a Tarnum będzie miał siłę rzeczy mocniejszą armię. Oczywiście mówimy tu o prostych bitwach. A jeśli mowa o prostych bitwach, tutaj takowo widzę. No problemo. Oczywiście jak zawsze na początek te bitwy będą nieco dłuższe, no ale mamy tych bohaterów, którzy są hardymi koksami, więc jest luźno. Chyba wszędzie nie mam na całe szczęście już tej przeklętej ziemi. Widzę, że możemy chociaż czary puszczać. Tyle dobrego. Nice. Jestem, czy to zrobisz. Dobra, ty sobie możesz zostawić tych żołnierzy, bo ty masz jakiegoś tam gryfa. Albo może z drugiej strony. To jest jakiś pomysł. Zajedź w tą mańkę i tu poczyścisz. Tarnum zaś... Kopalnia złota? Tak po prostu? Okej. No dobra, możemy tak grać. Hajs, hajs. Jest jakaś ziemia zła. Dużo surowców nam dają, widzicie? To jest tak właśnie w kontekście tego, co wam mówiłem, że nawet gdybym grał na trudnym poziomie trudności, okej, komputer miałby większy przyrost tych surowców, niewątpliwie, ale ja bym nie miał żadnego utrudnienia w grze. Za skał wołania się grupa ludzi w Ochmana, biegną ku tobie i padają na kolana. Pani, błagamy, pozwól nam przyłączyć się do twojej armii. Władcy podziemi są okrutni, wolimy walczyć, wolimy umrzeć wolniej niż żyć jako ich niewolnicy. Przyjmujesz ofertę biedaków, wysyłasz ich do zamku, przeszli trening. Okej? Czy jestem, czy ten event zaprezentuje jakoś w przyszłości? Patrzcie, są wszędzie jakieś kopalnie, kurwa, złota. Różnych frykasów i dóbr. Czy to będziemy raszowali zaraz jakieś hardą rozbudowę? Skończ tule. Weź jak spidło. Tak jakoś mi wzięło, bo tego hajsu tutaj jest tyle, że zupełnie się o niego nie martwię. Weź jak spa. Czy Tarnum jest wylewelowy? Jezus Maria. Zapisz grę, zobaczymy jak duże straty nam ci monkowie zrobią. 9, no strzeli mi za 5. Nie, 4-5. O. Teraz mam taką redukcję wielką. Mam bardzo dużą redukcję w takim razie. Aż takiej, że się nie spodziewałem jej. Aż tak dużej redukcji. No to dobrze. W sumie spoko. Nie będę narzekał. Zajedź tu. Weź sobie expa. Jakoś tak losowo biorę, bez jakiegoś większego ładu i składu w dużej mierze to. Ożywieni i martwiaki. Dobra, mogę przynajmniej rzucić pierwszy czar. Caitlyn ma sporo many takiego wstępnego czyszczenia mapy. Jest po prostu idealnie stworzona. Ja pierniczę. Nie, to jest XL-ka. To nawet nie jest L-ka, moi drodzy, to jest XL-ka. Ja pierwsze, to przyzwyczajcie się, na tej mapie trochę się pobawimy dzisiaj. Znaczy nie, nawet nie dzisiaj, wiecie? To jest morze? Patrzcie, jaki bajer. Śmieszny.
Czarne Morze. Dobra, to zbierze Edric. Kurczę i tutaj. Weź expa. 25 poziom. Niech będzie. Jedziesz jeszcze tutaj. Okej, ty nie czyści, no weź expa. Nawet dwa razy. Wąpierze? Myślę, że no problem. Czemu to są zabudowania do... Co tu jest? Aha, zjawy. Nie ma żadnej ulepszonej, więc ludzi. Chyba gryf jest szybszy od nich. Co daje nam wyjątkową szansę rzucenia czaru. Was oczywiście nie będę brał, bo za mało mi dacie, a dostanę od was tylko negatywne morale. Wieża? No nie wrobimy się z tym. Z... O, są sandały. Fajnie. Dawaj go. Te sandały do nas należą, oni ani tobie, ani nikomu innemu nie pozwolimy ich zabrać. Przygotujcie się na śmierć bezwartościowe kundle. O nie. O nie. Co ja zrobię? Chyba są szybsi. Na pewno. Brawo. Nie zabiliście ani jednego. Jestem w stanie jakoś dwóch ustrzelić. Jestem jakiś infernem, nie? No, nie żeby mi brakowało many, nie? Dobra, pa pa. Sandal of Saint. Dobra, bierze hajsy. Jezu, on jest tak przejebany Tarną. Jest tak totalnie przejebanym bohaterem. Jeżeli chodzi o te statystyki jego. W ogóle ilość tutaj, jakiej było tych boostów do zbierania i tak dalej. Ten bohater jest tak zły. O, lochy jakieś. I wróg. Idziemy go zabić? Chodźcie. Dala zamek. Spoko. Potrzebuję więcej kapitanów, jeśli mam zbadać ten poziom. Zjadowcy donoszą, że te pieczary są większe niż wszystkie, które widzieliśmy do tej pory. To dosłownie cały nowy świat ukryty pod powierzchnią. Gdzieś w tej małej ciemności jest amulet magicznej wizji. Trudno będzie znaleźć tak mały przedmiot, nie mając żadnych wskazówek, o ile w ogóle będzie to możliwe. W przyszłości uważaj mieszkańców podziemia za bardziej niż chętnych do przyjmowania wszelkiego rodzaju łapówek. Mam nadzieję, że spotkam kilku chciwców, którzy umożliwią mi wypełnienie zadania. Niewątpliwie, chyba to nie będzie najtrudniejsza rzecz na świecie, na tej mapie. Pogoń tych głupków. Samo zniszczenie i po wszystkim. Wiecie co, jakoś tak ostatnio sobie pomyślałem. Myślę, że robienie tych chroniclesów dosyć szybko mi to wychodzi, więc tak sobie pomyślałem, że możemy jakimś takim mini standardem, oczywiście nie trzymajcie mnie za słowo jakoś tak bardzo, zrobić sobie, że robimy sobie dwa odcinki dziennie, bo w sumie to dla mnie jest jakiś tam straszliwy problem. Ja lubię sobie też popracować mimo wszystko, jak mam za dużo wolnego czasu, to się trochę wkurzam. Dlatego też mi jest dobrze w sumie, że mogę sobie grać, coś tam robić cały czas. Mogę się zaraz przejąć zamek, spoko. Brzmi jak plan. Jakbym jednego wroga pozbawił zamku na sam początek, to w ogóle bomba. No zróbmy to. Cytadelę widzę, że zbudował. No to musimy uważać. Muszę ich jakoś mądrze zabić. Z defendem jakimś, nie? Co mogę wam zrobić, żeby was zabić szybko? Armageddon, to by było dobre. Łańcuch piorunów też, tylko że zabiję całą swoją armię pewnie przy tym. Szczerze powiedziawszy, no trzeba zabić Beholdera, nie? 230 powinno starczyć. A nareszcie defend. Dobra. Mamy zamek przynajmniej, nie? Jak będą nas atakowali, to ja się obronię raczej. Znowu macie ogranicznik na rzeczy. Ja piernicie, będziecie przejebanie słabi, jak wy nie będziecie mieli... Aj, dobra, nawet nie chce mi się gadać, wiecie? Jeżeli oni mają ograniczniki po raz kolejny w miastach, to oni totalnie nie będą w stanie nic zrobić. Znowu będzie to po prostu steamroll. Jakby... Nie mam zarzutu jako takiego do map, bo są według mnie fajnie pobudowane, są ciekawe i tak dalej. Mam zarzut do jakiegoś takiego sztucznego ułatwiania tych map, które stosują twórcy w tej grze. Co jest dla mnie co najmniej dziwne, bo to tak nie powinno wyglądać. Zjawa, przyrost, spoko. Dobra, weźmy sobie tu jakieś lisze. Strzelą raz, spoko. Nawet się wskrzeszę, wiecie? Takim leniem totalnym. Strzelaj sobie. Patrzcie, jakim będę po prostu... Haters gonna hate, potato gonna potato. Bęk, mam cię. Gardzę tobą. Dobrze, trzech zabija dwa lisze, ja pierniczę. Ten bohater jest już takim hardkorowym koksem. O, monki. Czyli to ta sama bitwa? Wiecie co, tak jeszcze mi naszło, że to byłoby naprawdę spoko, takie granie, tylko gdybyśmy mieli na przykład w wariacji Heroes HD.
Oczywiście mówię o tych Heroes HD, tej nakładce. To było wtedy spoko, bo naprawdę już by wtedy nie robiło problemu. A moglibyśmy... Cały czas nie zebrałeś tego, Boże, z tym... Gang Gaugani po prostu, no. Tutaj trzeba was rozwalić, tutaj też. No miałem Inferno, mogę z tym Infernem strzelić, spoko. Frosnowa myślę, że was zabije. Spoko. Gryfa? Nawet jednego nie zabił. Powiem ci rzeczy. Dobra. Ekspert wody. O! How? How is that even possible? No to trochę pogramy na tej mapie. Wróć tutaj, bo ja nie wiem, gdzie te gałgany mogą być nawet. Klasztor, zaraz anioły. Nie wiem, co z tym począć zupełnie. Weź mi żołnierzy stąd. Z dwóch armii to nie jest jakiś straszliwy problem. Okej. Okay. Nie będzie. O, jest i oponent. Numero uno. Jesteś zaraz obok mnie, to cię zabije przy okazji. Znowu zabijesz mi jednego. No nie, mogę cię tym razem wyautować przed. Super. Sześciu monków. Spadaj. Zrobimy tą bohaterkę Fiona. Czy jestem od ciebie szybszy? Nie. Ty jesteś ode mnie szybszy. To balista zrobi. Słusznie. Dobra. Tak to. Odblokuj. Dostaniemy strzałkę na japę. Pewnie tutaj. O! Nie dostanie, mam gryfa, zapomniałem. Dziękuję. Mamy monków do kompozycji. Oraz te gałganki. Nic nie stracę. Muszę czaru rzucać. Dobra. Bomba. Kawaleria chyba też sobie wezmę zaraz, wiecie? Zostań tutaj jeszcze. Muszę mieć gwarancję, że mam czysto naokoło. No to co, anioły? Gdzie ty jesteś? Aha, widzę. Mój kapitan informacyjny Menzor jest wspaniałym szpiegiem. Ma przeciętny wygląd, ciemne włosy i niczym się nie wyróżnia. Umysł Menzora jest szybki, pozwala mu zapamiętać wszystko, co widział i słyszał. Prawdziwa ważna cecha w czasie tej kampanii. Bez niego błądziłbym po tych tunelach niczym ślepiec. Jeszcze taki w sumie jeden mały zarzut. No to nie jest jakiś duży zarzut. Mały. Często są dołączane jakieś postacie do kampanii i one tak jakby... Nie mają według mnie jakiegoś racjonalnego uzasadnienia, dlaczego ta postać się w ogóle pojawiła. Nie wiem, czy macie też takie spostrzeżenie, ale jakby to mnie trochę prześladuje, że pojawiały się coś z jakiejś postaci, raz na czas ten Menzor teraz, była jakaś tam sytuacja z tym kuchcikiem i to jakieś takie węciki niby spoko, bo one jakby nie mam do nich zarzutu, one są okej, okay, ale one są takie trochę z dupy jak na moje. No dobra, wygląda czysto. Kopalnia drewna kolejna. No, mogę ulepszyć, słuchajcie, nawet już archanioły. Jakbym chciał. O Jezu. Ratusz. Skąd które? O, jest oranż. Daję się tutaj. A tędy nie będzie szybciej? Dlaczego nie jest szybciej niby? Co tu? Może faktycznie. Daleko jest dosyć. Oczywiście ta mapa jest w ogóle duża. Więc generalnie wszędzie będzie daleko na niej. Bo się już powoli z tym godzę. Dobra. Pogońmy wampierze. No niby spoko, no. Tak wtórne się to robi. Wtórne się robi ta gierka powoli. A to dzięki temu wkrada się takie poczucie... jakby to ładnie nazwać.
Nie chcę powtórzyć poczucie wtórności. Ale to jest chyba najlepsze słowo. Że jakby wykonujemy te wszystkie czynności i to jest takie... mechaniczne. Powoli. Monotonne. O, tego słowa mi brakowało. Przegoń tego śmiecia stąd, no. Dzisiaj widzę... O, fajnie, spoko. Miło. Pogoń w sumie tu. Tak samo go znokautujemy jakimś czarem na japę. To masz hapsów 610 chyba, będzie 660 będziecie mieli? Nie, 600 równe. Łatwo się będzie liczyło, jeżeli chodzi o zabicie ciebie. 525, no dobra, zróbmy to. Mongo dobije. O, przeżył. Faktycznie. No, wygryw. Na ratunek po prostu. Kawaleria. No nie szatana, ale też kawaleria mimo wszystko. Horda diablików. O nie. Dobra. No jedź tutaj. Gryf i bastion. W sumie zamek, no kapitel mógłbym zbudować, nie? Tu mogę zbudować kapitel. Pytanie, czy chcę. Jaka jest, jak duże szanse jest na stracenie tego miasta? W sumie jakaś tam zawsze jest. Czy kto? Skąd tura? No kim ty kurwo jesteś? Że tak folgujesz. Myślę, że jakiś łańcuch piorunów na japę trochę ostudzi twoje zapały bojownicze. No niech to pies. Co ja zrobię? Wiem co. Mam to. Trzech aż straciłem? A, szkoda. Ale w sumie co tam. Tu jest biały strażnik. Okej, tu jest tawerna. Mogę rekrutować bohaterów w polu. Wow. Mam kawalerię, teraz będę od was szybszy. Samo ich znokautujemy jakimś czarem. To zabije? 220, ale w macie hapsów 30, 270. No to nie, nie znokautuje się tym. Ale to już jak najbardziej. No. Jest delikatna wtórność w rozgrywce. Ale tylko delikatna. Też takie poczucie, wiecie, to jest taki zarzut, który dużo ludzi podnosiło do... Ojej, mogę was brać. Do czwórki. Znaczy w pewnym momencie, jeśli jesteś wyjątkowo mocny, to wszystko staje się banalnie proste. I tutaj mam bardzo takie podobne podejście, że osiągnęliśmy pewien poziom mocy na naszych bohaterach, który sprawia, że... O, jednak jest tutaj jakiś bohater. Szpiedzę Mensora wróci z niepokojącymi informacjami. Na wschodzie jest paskudne, pijące się jezioro, zawsze pokryte szkodliwymi gazami i osadami. Szukając sposobu, by je przejść przez... Szukają sposobu, by przejść przez te zatrute wody, ale jak do tej pory nie... poszukiwania stoczni spełzły niczym. Że... Spadaj. Nie chcę cię. Arlach. Okej, mam cię. Wątek straciłem teraz. Ach, już wiem. Overpowered, że tak powiem, jeżeli coś jest. To jakby na dłuższą metę wszystko, co jest zbyt przegięte, staje się... zbyt irytujące. To jest w kółko, jest wtórne. I czwórka miała ten sam problem. Po prostu jak dochodziło się do pewnego poziomu swoich bohaterów, to gra stawała się tak banalnie prosta, że no jakby zabijało to przyjemność jakąkolwiek z jej grania. Słusznie, że tego bastionu tutaj nie zrobiłem, czy przepraszam, kapitolu, bo teraz mi on przejmie ten zamek najprawdopodobniej. Więc będę musiał go odbijać. Zatem, jeśli masz już to przejąć, to bez jednostek chociaż. Nic tu nie będę robił w takim razie. Kapitol zrobimy tutaj. Coś tutaj chcę zrobić? Nie. Skąd szturę? A nie, jest głupi. Po prostu. No, widzę, że wziąłeś szkiety do armii. Świetny pomysł. Winszuje. Nieumarłych. Myślę, że nie ma nic tak rozpogadzającego mój poranek, jak solidny łańcuch piorunów na jabłkę, na wejście. Od kogo by zacząć łańcuch piorunów? Ja się jeszcze zastanawiam. Gryfa. Ho, 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 morale. Uciekasz? Ucieknij. Naprawdę nie uciekasz? Ja zaraz do ciebie przyjdę. Już to robię. Dobrze, mamy cię. Powinien sobie poradzić, nie? Czy ja nie wygrałem gry? A, magicznej wizji. O Jezu, pomyliłem się z amuletem pamięci. Spoko. Ja nie wykluczam, że oni się przyszli z teleportu. O, zamek kolejny, fajnie. Będzie mój. Ja pierniczę, tu jest surowców.
szczerze powiedziawszy, jak grał sam, to by trzeba mieć po prostu x bohaterów, żeby oni objeżdżali te miejsce, żeby to było w ogóle efektywne, nie? Ale że nie gram samemu, to mi się tego nie chce robić, tylko gram jakby z wami, jeśli tak to mogę nazwać. I już wiem, że mi się tego robić nie będzie chciało. Ulepsz was. Jak się ulepszy to armię, to będzie fajna. Uszników mi dołóż. Hajs. To jest i zamek. O, kopalnia złota, nie spodziewałem się. Olej was. Weź sobie expa, bo możesz. Też rozumiem zamysł, dlaczego jakby w tej kampanii twórcy nie dali możliwości używania tych czarów tak zwanej drogi, nie? Ale jakby przez to wpakowali się na taką bardzo według mnie niebezpieczną pułapkę, że te scenariusze są kurewsko monotonne, bo musimy robić wszystko, ale to wszystko powoli, bo no nie da się po prostu przejść pewnego ograniczenia. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek. Sabo i prezesie, nie idźcie tą drogą, jak mówił klasyk. Zrób sobie ich, a co mi tam? Mogę. Ulepszymy sobie tą armię i możemy coś tam powojować, nie? Takie dwa tygodnie, powiedzmy. Patrzcie, teraz jakbym chciał się wrócić po armię, to jest praktycznie niemożliwe. Ja będę musiał walczyć wszystkim tym, co znajduję na drodze. Drużyna mistrzów, spoko. Drużyna mistrzów, tak. Jak zaczynasz dzień, brat? Wojtek Soku, firma. Jestem mistrzem, kiedy robię znów kolejny ruch. Możesz uczyć się ode mnie, albo jak bazen na mnie pluć. Nie truć się tym, obudź się, uszanuj i nie marudź. Możesz mistrzem być jak ja, albo wbijesz tylny gwóźdź. Swoją drogą, bardzo fajny kawałek. Polecam wam. Drużyna mistrzów, jak zaczynasz dzień? Zresztą go lubię, puszczę sobie jakiś dzień na rowerze czy coś takiego. Zobaczcie sobie kawałek, jest bardzo fajny. Opa. Ale mi się strzeliło się w głowę. Teraz po prostu cały czas nucę teraz sobie to w myślach, tą drużynę mistrzów, bo widziałem, że jest drużyna mistrzów na mapie i sobie teraz cały czas po prostu siedzę głupek i sobie nucę to w głowie. A zwykle jest tak, że jeżeli nagrywam i coś mi się wchodzi w głowę, to zaczynam chcieć to śpiewać na głos. Fajnie, stajnia przynajmniej, cokolwiek. Dobra. Kurde, to jest wszystko na tej mapie, naprawdę. Co sobie wyobrazić, że to na tej mapie jest? Rągiew Ogaru. Biały strażnik, ej, słuchajcie, tam był biały teleport, pamiętacie? Inferno jakieś? Więc zadajesz tym inferno, 210, to w ogóle grosze są. Dobra, przypierdziel tym. O. Zapomniałem, że mam magię wody z przełomem mocy. Spoko. Fajny bajer. Dawaj. Zobaczcie, jak pikinierzy zasuwają. Ale nie ma blesa na tym. Mech. Tak? Tak? Jakie są największe obrażenia? Tu. Dobra, moja kawaleria szatana dała radę. Tu jest to największe. Oczywiście zawsze podglądamy sobie tutaj, w tym miejscu obrażenia. Jeżeli ktoś tam jeszcze tego nie wychwycił. Lisze. Jak do siebie dojść? Pewnie od dołu. O, tu drzewko. Żyd drzewko. Kolejny podgląd możemy mieć. Ja chcę wiedzieć, gdzie jest wasz zamek. Tu gdzieś. Czy jakoś tak wchodzi? To o to chodzi? Ale patrzcie, w sumie 3 tygodnie, a my naprawdę kawał mapy już zwiedziliśmy, nie? Spoko. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale moi drodzy, myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy sobie na teraz zakończyli, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. No i cóż, klasycznie. Ja bym Ignacy, wy byliście wy, a to był Heroes Chronicles. Widzimy się już jutro. Nie, za parę godzin. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.